Jak nas wywozili, ja miałam niecałe 6 lat, a brat niecałe 4. To co to dzieciaki? Ale jednak pamięta się dużo. W biedzie tam nikt nie patrzył, kto jest kto. Czy Żydem, czy katolikiem, czy prawosławnym, czy innym, bo wszyscy byli traktowani równo. Jedną z najcięższych represji zastosowanych w czasie okupacji sowieckiej w latach 1939-41 były deportacje w głąb Związku Radzieckiego, deportacje na Syberię i do Kazachstanu. Deportacje z lat 1939-41 to jest raczej kontynuacja polityki prowadzonej przez władze bolszewickie w Rosji po 1917 roku jako forma walki ze swoimi przeciwnikami. I to nie zawsze z osobami, a może nie przede wszystkim z osobami, które popełniły jakieś przestępstwa, bo takie osoby były aresztowane, ale one miały, można powiedzieć, po pierwsze charakter prewencyjny, to znaczy zakładano, że pewne grupy ludności na ziemiach zajętych mogą usiłować przeciwstawić się władzy sowieckiej, bądź też stanąć na czele tego takiego ruchu oporu. No, chodziło tutaj o utrwalenie władzy sowieckiej. No, jeśli chodzi o pierwszą deportację z lutego 1940 roku, to nawet mamy pewne dane statystyczne dotyczące struktury narodowościowej osób wywożonych. Otóż wśród ogółu wówczas deportowanych przeszło 8% to byli Białorusini. Ojciec był podoficerem 42. Pułku Piechoty, ale był rezerwista. No nie spodziewaliśmy się niczego, wiedzieliśmy prawdopodobnie, to znaczy może nie ja, tylko później z opowiadań rodziców, że wywożą, że tego, ale myśmy się nie spodziewali absolutnie. I to było 19 czerwca 1941 roku, o 4 nad ranem pobudka. Łomot w drzwi, łomot w okna, wstawaj, wstawaj. Ojciec przed wojną pracował w policji, był dzielnicowym. Nas wywożono w ramach czwartej deportacji, która odbywała się 21 czerwca 1941 roku. I proszę sobie wyobrazić, że przyjechano po nas po południu 21 na 22. Ja wtedy zauważyłem, że przelewek nie ma. Wyleciałem z domu i uciekałem zbożem w kierunku rzeki. Mamusia wyleciała i krzyczała: synu kochany, wracaj, co ja bez ciebie zrobię. Natomiast jeden z tych policjantów Związku Radzieckiego zaczął strzelać. Gdybym nie wrócił, nie zatrzymał się, to może i bym też nie pojechał, bo bym został zastrzelony tam już na miejscu. Czwarta nad ranem, brat płacze, ja płaczę, no bo wiadomo, jak dzieci. No i ciężarówką nas zawieźli do Sokółki. Aresztowane były osoby, które odgrywały jakąś istotną rolę w życiu przed 1939 roku, które były zaangażowane politycznie, działały w partiach politycznych, które pełniły jakieś funkcje we władzach administracyjnych, we władzach samorządowych. Rzecz jasna, że najwięcej było osób narodowości polskiej, które pełniły takie funkcje, ale przecież również byli to nie tylko Polacy, byli to także przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących te ziemie, więc w przypadku dawnego województwa białostockiego byli to także, że przede wszystkim Białorusini, byli to częściowo Żydzi. Już wagony stały, już zapełnione wagony były ludźmi i nas do wagonów tak wepchnęli. W wagonie nie było nic. Ciasnota, tak jak postawili, tak i staliśmy. Załadowali nas do bydlęcych wagonów, gdzie już wszyscy prawie byli, około 70 osób. I w ciągu pół godziny cały skład dworca fabrycznego ruszył już na wschód. W tym wagonie, w którym myśmy byli,
to również jechał ojciec byłego prezydenta Kaczorowskiego na uchodźstwie w Londynie. Również jechała malutka dziewczynka Turka Wróblewskiego leśniczego spod Białegostoku z Rybą, która miała 8 miesięcy i matka nie miała mleka w piersi, nie miała czym ją karmić. No, dziewczynka płakała niesamowicie. Ja miałem rolę, zresztą mnie proszono, żebym jakoś tam ją zabawiał w różny sposób. I ja cały czas, kiedy ta dziewczynka płakała, to wokół niej tam chodziłem, bawiłem się z nią, żeby jakoś jej ulżyć w tej głodówce. Jeśli chodzi na przykład o ostatnią deportację z 20 czerwca 1940 roku, to również znaleźli się w niej nie tylko Polacy, ale i Białorusini. Tu można podać przykład rodziny Jarosława Kostycewicza, tego znanego działacza białoruskiego, który został aresztowany wcześniej, a w czerwcu roku 1941 jego rodzina została wywieziona na wschód i w jednym wagonie jechali Polacy, ale jechały też rodziny białoruskie, jechały rodziny żydowskie. My często o tym zapominamy, prawda? Mówiąc przede wszystkim, że Polacy, tak, to byli Polacy, obywatele państwa polskiego. Natomiast jeśli chodzi o strukturę narodowościową, to w większości byli Polacy, bo w większości Polacy stanowili te kategorie, które podlegały deportacji zgodnie z wytycznymi władz sowieckich. Ale byli to również przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących te ziemie. Słyszeliśmy śpiewy i krzyki, jechały ciężarówki, tylko krzyk. Wojna, wojna, wojna. I wtedy wiedzieliśmy, że to już wojna. Wagon nasz był to tak jak sito, dach. I przez ten dach kule trafiały w ludzi w tym wagonach. Także to było straszne. A jak jeszcze zapaliły się te 8 wagonów i odczepili, a nas powieźli dalej, to cały ten, ile tam było wagonów, to wszyscy krzyczeli jednym głosem, płakali i krzyczeli. Bo to nie wiadomo było, gdzie wiozą, co i co się dzieje. I widać było przez te okienka, można było wyjrzeć i zobaczyć, jak wynosili, wyrzucali ludzi z wagonów. Dobrze, my trafiliśmy jeszcze w taką porę, że to było lato. Bo w 40 roku, wtedy wielkie mrozy, jak wieźli, to przecież kto zamarzał w wagonie, to wchodzili, sprawdzali, kto nieżywy, to normalnie wyrzucali na oczach rodziny tego na pobocze. Zatrzymywano się na takich pobocznych stacjach i dawano suchy chleb, zgniłe ryby, po których chciało się mocno pić, natomiast wodą było krucho, bo nie mieliśmy naczyń, żeby można było zrobić zapasy z wodą i w międzyczasie ją popijać. I tak jechaliśmy około miesiąca. Zawieziono nas do altajskiego kraju, to jest mniej więcej na linii Omsk, Tomsk, Barnaul, Bijsk. I już w Bijsku dalej kolei żelaznej nie było. Tam nas z wagonów wszystkich wykwaterowano i furmankami rozwożono po całym tym altajskim kraju. Jechaliśmy przez tydzień czasu i nas zawieziono do Starej Bardy. Ale jak zjechaliśmy na drugi dzień, wpędzili nas wszystkich do sielsowietu, jak to się mówi, do tego urzędu ich i dali wszystkim dokumenty, już przygotowane było. 20 lat nie mamy prawa z tamtej miejscowości ruszyć się dalej jak 3 kilometry od tego. No i do kołchozu, do pracy. No praca była różna, no cóż, jak ludzie z miasta, co oni mieli robić? To przy młódce, przy zbiórce, przy wykopkach. Żadnych zapłaty za tą pracę nie było. Tylko przywożono rano, kiedy byliśmy na polu czy gdzieś w innych jednostkach, przywożono jedzenie i potem po południu przywożono tak jak gdyby obiad czy razem z kolacją i to było wszystko. I kupić czegoś w ogóle nie można było. Kradzenie jest grzechem. Ale chcę Państwu powiedzieć, że myśmy kradli z pól. Ziemniaki zmrożone kradliśmy, robiliśmy placki, prawda, czy nie zboże, kradliśmy, gotowaliśmy.
jedliśmy. Dookoła tajga, piękne lasy wysokie, piękne tego. Nas te lasy ratowały od głodu, bo w lasach było dużo grzybów, dużo jagód było i było bardzo dużo dzikich pszczół, bardziej. Z tym, że ludność też pomagała, bo rzeczywiście dobrzy byli, jak to się mówi. Tak samo biedni jak my, tak samo mieli te 30 dyko chleba, tak samo tego, nic więcej. Nie dlatego, że jestem prawosławna i tam o tych Rosjanach mówię, że oni dobrzy, ale trzeba, zgrzeszyłabym naprawdę. Po prostu bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Tak. Tam nie było czasu nad tymi sprawami, kto jest kto. Tam się wszyscy ratowali, żeby przeżyć, żeby coś do ust włożyć. Bo z dnia na dzień była walka, żeby coś zjeść, najeść się, załóżmy. Bo głód był dzień po dniu, dzień po dniu. To były ciężkie czasy, próby dla wszystkich. Próba człowieczeństwa, próba przyjaźni. W takich ekstremalnych warunkach ludzie często stają się ludźmi albo przestają być ludźmi. Ale bieda zawsze łączy. Wszyscy doznali głodu, niewyobrażalnych cierpień. Wielu z nich, spośród 1 350 000 Polaków zesłanych na Sybir, co trzeci pozostał na zawsze na nieludzkiej ziemi, ponosząc ofiarę najwyższą. Jest spór z częścią środowisk sybirackich co do ogólnej liczby deportowanych, dlatego że niektórzy nie wiadomo z jakich powodów nie chcą uwierzyć, że jednak deportowano tylko 300 kilkadziesiąt tysięcy obywateli państwa polskiego, chociaż oczywiście w głębi Związku Radzieckiego znalazło się więcej obywateli naszego państwa, prawda, poprzez indywidualne aresztowania, poprzez wcielenie do Armii Czerwonej, jeszcze w inny sposób. Razem to jest liczba rzędu może gdzieś 600-700 tysięcy. Natomiast w tych masowych deportacjach wywieziono 300 kilkadziesiąt tysięcy. Jest to rzecz potwierdzona na podstawie badań archiwalnych, zarówno przez historyków polskich, jak i historyków rosyjskich. W zasadzie trudniej jest stwierdzić, ile osób nie przeżyło, prawda? Ile osób zmarło w czasie transportu, w czasie pobytu na deportacji, czy jeszcze w okresie późniejszym. Prawdopodobnie około 20% zginęło. Czy to jest mało? To nie jest mało. To jest co piąty człowiek zginął, zmarł, nie przeżył. Myśmy nikogo tam nie stracili, myśmy wrócili wszyscy tak, jak nas wywieziono. My wróciliśmy, bo ojca z nami nie było, ojciec tutaj zginął już na terenie Polski, a my, mama i nas dwoje wróciliśmy. Ale dużo osób tam zostało, dużo. Zmarło dużo. Успени вечный покой, подашь Господи усопшим рабом Твоим, всем жизнь свою за веру православную положивим, всех сдены нами поминаем им, и сотвори им вечную память. Ten temat był zakazany.
o tym temacie nie wolno było mówić, że Polacy byli wyrwani z własnych domów, w bandycki sposób wywiezieni na wieczne skazanie. Przyjechaliśmy, no i tak jak mówiłam pani, złożyłam podanie do liceum pedagogicznego, no pisałam tak ładnie, no, że urodziłam się tam i tam, to i tu, tata, mama i ten, a w tym, w latach tym i tym, no, przebywałam na Syberii z mamą i z bratem. Podanie mi odrzucono, że tego nie wolno pisać, Helena, tego nie wolno pisać. Są sytuacje znane mi, że osoby pracujące w tym samym miejscu, w jednym zakładzie pracy, nie wiedziały nawzajem o sobie, że ich rodziny były na zsyłce, że oni byli zesłańcami i dopiero dowiedzieli się o tym, zaczęto o tym głośno mówić po roku 89. Tej zbrodni zapomnieć nie wolno. Związek Sybiraków opiera się w swojej działalności na zasadzie pojednanie żyjącym pamięć zmarłym. My przypominamy, nie wolno zapomnieć nam. Nie możemy, przypominając nasze niewyobrażalne cierpienia, kierować się zasadą zemsty, a odwrotnie. Związek Sybiraków głosi przebaczenie, pojednanie i zgoda. To są przesłanki, na podstawie których młode pokolenia muszą budować współpracę między sąsiadami, między narodami. W Białymstoku, uważanym jako miasto symbol tych wszystkich nieszczęśliwych wydarzeń, tych tragedii, organizujemy od 2001 roku Marsze Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. W tym roku będziemy organizowali w dniu 10 września już 9. Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Polacy przede wszystkim mówili o swoich cierpieniach, mówili o zniewoleniu Polaków, o represjach w stosunku do Polaków. Jest to pewien taki mechanizm zawsze występujący w przypadku większości, że ona widzi przede wszystkim swoje krzywdy, a dopiero potem zaczyna dostrzegać, że te krzywdy były udziałem także, że te represje dotknęły także inne grupy narodowości. Pamiętać trzeba o prawdzie. A prawda takowa, władza wtedy nie miłowała nikogo.